Cześć, Pasieka Gromadzeń, 20 października, piękna polska złota jesień, październik jest ładny, po brzydkim wrześniu deszczowym, ostatnie kilkanaście dni jest dosyć bezdeszczowe, słoneczne, pszczółki jak widać tutaj latają, oblatują się, jest godzina 15, jest tutaj trochę tej młodej pszczoły, która się wygryzała na początku października, oblatuje się, przy niektórych ulach spokój, pojedyncze pszczółki, przy innych, tak jak przy tej dwójce, dziewiątce więcej i widzę jeszcze tu siódemka, piątka też spokój. I przy trójce widzę też jest troszkę więcej. Tutaj widać, powinno być pszczółki, które latają. Oblatuje się. To jest pszczoła październikowa, można powiedzieć. Pszczoła, która się wygryzła na początku października. Ma teraz ładną pogodę. I super obleci się i powinna przeżyć. Będzie wchodziła w skład pszczoły zimowej. Także wszystko tutaj wygląda ok. Także chciałem dokonać pewnego podsumowania sezonu. Rok zaczynałem z 4 rodzinami, które przezimowały. Tyle, ile zimowałem. Tym jedna rodzina w ulu, to chyba była piątka. Jedna rodzina była, właściwie to była matka i około 100 pszczół. Próbowałem zasilić jakoś z innych uli. Wziąłem trochę czerwy, taką ramkę, gdzie była jakaś tam mała na ramce troszeczkę czerwi, bo myślałem, że się wygryzą i zasilą i ta rodzina się uratuje, ale się nie udało. Więc na początku roku zaczynałem z 3 rodzinami. Dwie z nich to były rodziny, jeden odkład z lipca kupiony, 8. A jedynka to była rodzinka, od której zacząłem pszczelarstwo, czyli złapany rój w 2015 roku w czerwcu. Oraz 6. Odkład też z tamtego roku. Więc można było powiedzieć, że jedna rodzinka rojowa i 2 odkłady. Tak się zaczynał tamten sezon, teraz, właściwie jeszcze ten rok powiedzmy, ale sezon tamten, bo sezon się zaczyna powiedzmy po wybraniu ostatniego miodu, czyli jakoś pod koniec lipca. Zaczynam przygotowania już do kolejnego sezonu i teraz przygotowałem 10 rodzin do zimowli. Właśnie dawałem zatwory i maty słomiane na boki. Nie będę zaglądał już do pszczół. Już po prostu czekam do wiosny. No jest ciepło, pszczółki dzisiaj latają. Czyli zaczynałem z 3 rodzinami, teraz mam 10. Także pasieka się rozwinęła. Mam nadzieję, że te 10 przezimuje. Zobaczymy. Robiłem sam odkłady oraz 2 odkłady kupiłem. 7 i 10 to są kupione odkłady z krainkami. Sam robiłem. Resztę. Czyli 5 odkładów. 2 kupiłem, 5 zrobiłem. I 3 rodzinki były. I jest 10. Mam jednego bakwasta, mam kortówkę, sklenara, dwie primy i reszta to są krainki, ale jakie to już nie wiem. Niestety sprzedający tych odkładów nie wiedział, bo on ma kilka linii, a ja
kupowałem odkładę, nie matki, więc tutaj nie potrafili powiedzieć. A dla mnie to też dużej różnicy aż takiej nie ma. Część po prostu mam znanych matek, inne nie. Nie ma to takiego dużego znaczenia. Złapana rójka, też nie wiem jaka matka, co to za pszczoły, a nie ma różnicy, czy to są kupne, czy nie, jaka linia. Za mało tych pszczół, żeby to porównywać. Ktoś ma 100, pasiekę 100 uli, no to łatwo mu porównać, jak ma po 20 danej linii. Ale to jest tyle czynników, że... Bo może być tak, że jedna partia matek a jest słabsza, bo złe warunki były atmosferyczne. Tak jak w tym roku, na początku maja, miałem zamówione matki, a hodowcy nie chcieli sprzedać, bo twierdzili, że pogoda jest tak kiepska, że te matki są słabe, za mało ważą i po prostu musiałem dłużej czekać na kolejne wygryzienie się matek. Także szczerze mówiąc, to uważam, że żeby dobrze wiedzieć jaka jest linia, to trzeba po prostu mieć sporo uli i nawet kilka sezonów testować dane matki. Także u mnie to jest, jak na razie nie będzie takiego testowania zbyt obrazowego. Może za kilka lat będę już miał swoje ulubione linie, które mi się tutaj na tym terenie i mojej gospodarce najlepiej spisują. Także no cóż mogę powiedzieć, w tym roku z tych trzech rodzin, którymi zaczynałem, żadna rodzina mi się nie wyroiła, ale w sezonie co tydzień robiłem przegląd, wycinałem mateczniki, już miseczki właściwie, miseczki matecznikowe, żeby ten tą chęć rojenia zlikwidować. Dokładałem ramki, żeby matki miały gdzie czerwić. Także no mówię, bez rójki. W tamtym sezonie, pierwszym moim, poprzednim, wyroił mi się, miałem dwie rodzinki, zaczynałem z nimi, obie mi się wyroiły. Na szczęście oba roje złapałem. W tym sezonie zero rojów. Zobaczymy jak będzie przy większej ilości uli, 10. No i dwie matki tutaj mam też stare, już dwuletnie. Będzie trzeci rok, z 2015 roku są. Także trzeba będzie pomyśleć, raczej nie będę ich likwidował, tylko po prostu zrobię odkłady ze starą matką. I zobaczymy jak te odkłady będą sobie radzić, jak nie to się wymieni matkę. Zobaczymy, no sam jeszcze jestem ciekawy jak to się potoczy. Na tą chwilę uważam, że wszystkie rodzinki są fajne. W trójce miałem... bałem się, bo podczas ostatnich przeglądów jakieś pszczoły były niemrawe. I było ich zdecydowanie mniej. Jak obsiadały 7 ramek, zostawiłem gęsto, to później nawet na 7 nic tam nie było. Ale teraz tak przeglądałem, pszczółki latają, jakoś tak, nie wiem co to wtedy było, ale wygląda już wszystko normalnie. Więc nie wiem jak z tym cukrem. Zawsze co roku wydaje mi się, że dałem za mało, a zawsze było dobrze do tej pory i mam nadzieję, że tak będzie. Więc tutaj, no co, pokarm jest. Uważałem, że jest go dosyć dużo, jak we wrześniu jeszcze sprawdzałem. No jest tutaj kilka dni tego, no już kilkanaście w sumie, ciepłego października, gdzie pszczółki latają. No i martwię się, czy one nie zużyły więcej tego pokarmu, no ale zobaczymy. W lutym być może będę jakiś tam wgląd robił. Często zauważyłem, że pszczelarze teraz w zimę zaglądają. Tak właśnie koniec stycznia, początek lutego, żeby sprawdzić stan zapasów i w razie czego dołożyć ciasta, żeby pszczółki nie padły z głodu. Być może też będę zaglądał na szybko, jak będzie ładna pogoda. No wiadomo, żeby ich tam nie męczyć, bo zaglądanie w zimę to jest... No nie jest to dobre, ale może być konieczne. Także takie podsumowanie tego sezonu. U mnie chciałem tutaj wskazać na wzrost tej mojej pasieki, rozrosła się. Także kto mnie ogląda, subskrybuje, ten pewnie te moje losy pasieki zna lepiej. Ci co niedawno weszli, nie wiedzą, dlatego chciałem tak podsumować, żeby mniej więcej wiedzieli co tutaj się działo. Mówię, zero rójek, powiększenie pasieki to są dwa
główne wydarzenia. Także cześć, dzięki za oglądanie, hej.